Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym porannym nabożeństwie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę już o zajmowanie miejsc tych, którzy są jeszcze w przedsionku. Chcemy rozpocząć nasze dzisiejsze nabożeństwo ogłoszeniami, jak zawsze na początku. Gorąco Was wszystkich zapraszam na nasze spotkania, które odbywają się w zborze. Proszę o slajd wyświetlony. A więc zapraszam najbliższą środę. Kazaniem będzie służył brat pastor Jan Osiecki. Zaś w następną niedzielę z Bożą pomocą będę chciał także do Was mówić tutaj o godzinie 10. W tym tygodniu dosyć dużo się dzieje. Po środzie zapraszam bardzo serdecznie w najbliższy piątek wszystkich naszych seniorów na spotkanie Herbatki Seniora, tego naszego programu, który w sposób szczególny adresujemy do osób starszych. Podczas tego spotkania będziemy w sposób szczególny też wspominali brata Eugeniusza Dąbrowskiego. Jego rodzina się chce zaangażować właśnie w sposób też taki specyficzny i szczególny, tak mogę powiedzieć, w to spotkanie. A więc zapraszam w piątek o godzinie 11 w sali przy kuchni. Zapraszam także bardzo serdecznie na spotkanie w sobotę o godzinie 10. Brat Andrzej Seweryn, prezbiter Andrzej Seweryn w ramach naszej warszawskiej szkoły biblijnej dokończy Księgę Objawienia, czyli rozważania z Księgi Objawienia. To mniej więcej 3-godzinne spotkanie w sali kolumnowej. Bardzo serdecznie Was wszystkich na to spotkanie zapraszam. Moi drodzy, pragnę też poinformować, że planujemy kolejny chrzest na wyznanie wiary i wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do grupy, która przygotowuje się do chrztu, są zaproszone na spotkanie w następną niedzielę o godzinie 9 w budynku administracyjnym za kościołem. Sala numer 1, tam mamy spotkanie właśnie tych osób, które pragną przyjąć chrzest. Chrzest planujemy już w nowym roku, w styczniu, tak więc gorąco Was wszystkich proszę, jeżeli ktoś chciałby mnie o tym poinformować lub o tym porozmawiać, bardzo serdecznie proszę o to, aby się zgłosił do mnie, zadzwonił, jak uważacie. Moi drodzy, także pragnę poinformować, że ostatnie spotkanie dla osób, które pragną przyjąć członkostwo naszego zboru, odbędzie się w ostatnią niedzielę listopada. Tak więc wszystkich gorąco proszę, aby o tym pamiętali. To spotkanie będzie prowadził pastor Jan Osiecki. Będzie to spotkanie, które będzie dotyczyło kwestii wyznania wiary. Tak mówię awansem, że jeżeli ktoś by też chciał być na tym spotkaniu dodatkowo i wspólnie pochylić się właśnie nad wyznaniem wiary, które jest czytane i wobec którego odnosimy się w naszym zborze, jest zaproszony za 2 tygodnie, 27 o godzinie 9 do sali kolumnowej. Także to jeśli chodzi o te ogłoszenia związane z tym, co przed nami. Pragnę też złożyć serdeczne życzenia urodzinowe osobom, które obchodzą urodziny w najbliższym tygodniu. To siostra Irena Dobaczewska-Wit, brat Piotr Kielczyk i siostra Lia Orych. Ze szkółki niedzielnej Helena Dziarska, Maciej Dobosz i Jakub Domański. Wszystkim życzenia składam serdeczne życzenia. Jeżeli ktoś z tych osób jest pośród nas, proszę o powstanie. Tylko jeden brat, tak, z dziećmi. To jakoś wyodrębniony. Dzisiaj nie ma nas za dużo. Prawie 30-osobowa grupa wyjechała w Pieniny. Tak więc pozdrawiają Was wszystkich. Małżeństwa głównie pojechały. Tak więc mają dobry czas. Brat pastor, który jest z nimi, brat pastor Jan Osiecki, mówi, że właśnie dużo chodzą i jest zmęczony fizycznie. Tak więc, moi drodzy, wyobrażam sobie, co tam się może dziać. Tak więc serdecznie Was też zapraszam o modlitwę, aby szczęśliwie wrócili do swoich domów w dniu dzisiejszym. Tak, zaśpiewamy teraz dwie pieśni, a potem będziemy czytać tekst Słowa Bożego. Zapraszam, powstańmy do tych dwóch pieśni. Panie i uwielbiam,
wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, chwalę Ciebie, Panie. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, chwalę Ciebie, Panie. Fragment Słowa Bożego, który będziemy wspólnie czytać przed modlitwą, jest zapisany w liście do Hebrajczyków. Tak, to nie Paweł, tylko autor. W liście do Hebrajczyków, rozdział pierwszy. Słuchajmy się w tekst słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego też wszechświat stworzył. On,
który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jak szata zestarzają się, jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i przeminie zostaną, przemienione zostaną. Ale Tyś na zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje, a do którego z aniołów powiedział, kiedy siądziesz po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Piękne słowa mówiące o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest ponad wszystkim i w sposób szczególny wywyższony przez naszego Ojca w niebie. Moi drodzy, będziemy teraz modlić się, prosząc o błogosławieństwo na czas dzisiejszej społeczności, ale też będziemy wspominać w naszych modlitwach tych, którzy mają się źle, chorują, czy też proszą o modlitwę. Taki okres jesienny sprzyja różnym trudnościom i czasami choroby, jak to powiem, potęgują się w tym okresie. Tak więc pamiętajmy o tych, którzy się źle mają, którzy też i duchowo cierpią. A dziś w sposób szczególny chciałbym zwrócić waszą uwagę i prośbę do was skierować o modlitwę o siostrę Winek, która pozdrawia nas, długo nie była w naszym zborze, siostra Janina Winek. Jej stan zdrowotny jest taki, że też potrzebuje waszej modlitwy. Pozdrawia też siostra Piotrowska z Piaseczna, spod Piaseczna, właściwie z Jaskarzewa. Byłem u niej ostatnio. I jej stan zdrowia nie pozwala jej przychodzić do zboru ze względu na to, że jest praktycznie cały czas podpięta pod aparat tlenowy. Od momentu, mniej więcej już ponad roku to trwa, tak więc jej stan nie jest najlepszy i bardzo was wszystkich prosi o modlitwę w tej sprawie. Pisała do mnie także siostra Marzena Kozłowska, która trafiła do szpitala bielańskiego i też prosi was gorąco o modlitwę. To też taka nowa sprawa. I dodatkowo brat Spozowski prosi o modlitwę za swojego ojca Stanisława, który będzie miał operację w najbliższym czasie. Oraz siostra Janina Galińska-Ziemkiewicz także prosi o modlitwę za swoją mamę, która złamała biodro i też jest przed operacją, ale operacja się nie może odbyć ze względu na to, że morfologia jest bardzo zła. I prosi, abyśmy pamiętali o nich w modlitwach. Tak więc sporo tych osób przed nami. Skłońmy nasze głowy, tak jak jesteśmy. Będziemy modlić się o błogosławieństwo. Drogi Panie, ja Ci dziękuję za to, że możemy przychodzić o każdej porze przed Twój tron i prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, Twoje dotknięcie. Dziś w sposób szczególny, Panie, przynosimy Ci tych, którzy mają się źle. Przynosimy Ci siostrę Winek, Janinę, siostrę Teresę Piotrowską, siostrę Marzenę Kozłowską, a także modlimy się
o brata Stanisława Spozowskiego i mamę siostry Joanny Ziemkiewicz, abyś w tym trudnym czasie, kiedy są w szpitalu, miał ich w swoich rękach, dopomagał, dawał mądrości lekarzom. A tych, których wcześniej wymieniliśmy, prosimy, abyś miał też swoje opiece i dodawał przede wszystkim sił duchowych, ale także i fizycznych, Panie, do tego, aby mogli przejść ten trudny okres, w którym są. Modlę się, Panie, za tymi, którzy cierpią, którzy w okresie jesiennym mają trudny czas, Panie. Modlę się za nimi, abyś wspierał ich, dodawał im sił duchowych i przede wszystkim, abyś dodawał im pocieszenia. Dziękuję Ci też, Panie, że dziś możemy być w tym miejscu tutaj i wspólnie chwalić Twoje święte imię. Dziękuję Ci także za ten wyjazd, który odbywa się w tej chwili na południu w Pieninach. Prosimy Cię, abyś błogosławił te wszystkie małżeństwa, które wyjechały tam z dziećmi. Bądź z nimi, Panie, a nas tutaj w sposób szczególny dotknij przez moc Twojego słowa. Niech Twoje święte imię będzie pośród nas uwielbione. Moc Twojego Ducha, Panie, niech prowadzi i otwiera nas na przyjęcie słowa Twego. Amen. Zaśpiewamy pieśń, jedną pieśń, a potem będę prosił o słowo, którym podzieli się brat wikariusz Konrad Buzała. Ale to za chwilę. Powstańmy do tej pieśni. Tak, nasz zbór ostatnio zdecydował o tym, że wikariat w naszym zborze będzie odbywał brat Konrad Buzała i to praktycznie już ma miejsce od października. Ostatnio, jak wiecie, rozpoczęła się działalność naszej grupy, która zajmuje się teologią systematyczną, ale także mieliśmy możliwość wysłuchania w ostatnią środę bardzo ciekawego wykładu dotyczącego sprawy związanej z sola scriptura, czyli z jednym z głównych haseł reformacyjnych.
które, że tak powiem, no, wpisuje się w całą tą protestancką grupę, skrzydło chrześcijaństwa, tak mogę to nazwać. I brat Konrad przedstawił bardzo ciekawą propozycję wykładu na ten temat i myślę, że warto, abyśmy zobaczyli na naszej stronie zborowej albo przeszli bezpośrednio na nasze kanały zborowe na YouTubie, czyli Baptyści Warszawa, tudzież na Facebooku, tudzież na Spotify, no wszędzie to jest. Tak więc, moi drodzy, możemy odsłuchać właśnie tego wykłada. Dziś pierwszy raz brat Konrad będzie tutaj przed nami w niedzielę. Tak więc, bracie Konradzie, ustaliliśmy, że to będzie taki swego rodzaju prolog, tak to nazwę, który nie będzie, tak powiem, pełnym kazaniem, ale będzie traktował jako swego rodzaju wprowadzenie do twoich mów, które ewentualnie tutaj będą następowały. Dobrze mówię, tak? Serdecznie zapraszam, bracie Konradzie, dziś właśnie z nami. Bożego błogosławieństwa. Siostry i bracia, już tydzień temu pastor Marek zapowiadał, że w swoim dzisiejszym kazaniu omówi problem chrześcijańskiej wolności. W związku z tym ja postanowiłem dzisiaj poświęcić moje rozważanie kwestii chrześcijańskiej odpowiedzialności. Wydaje mi się, że ta moja krótka refleksja może stanowić pomocne dopełnienie, dlatego że można powiedzieć, że wolność i odpowiedzialność są względem siebie komplementarne. I kiedy chrześcijanin w zdrowy sposób postrzega swoje powołanie, to wtedy nie mogą one istnieć tak naprawdę bez siebie nawzajem. Także możemy powiedzieć, że wolność i odpowiedzialność to niejako dwie strony tej samej monety. Ale czym tak naprawdę jest odpowiedzialność? Zastanówmy się. Jeśli zajrzymy do różnych słowników, to znajdziemy tam różne mniej lub bardziej prawnicze definicje. Tymczasem ja chciałbym skupić się bardziej na odpowiedzialności rozumianej bardziej w sposób relacyjny, w odniesieniu do relacji z Bogiem każdego chrześcijanina. I przez odpowiedzialność rozumiem tu to tak roboczo stale towarzyszące nam poczucie obowiązku zdania sprawy za swoje myśli, słowa i czyny oraz gotowość do przyjęcia za nie konsekwencji. Będąc odpowiedzialni za to, co myślimy, robimy czy mówimy, możemy odpowiadać nie tylko przed kimś, ale również jako ktoś. Jeżeli chodzi o ten aspekt odpowiedzialności przed kimś, to wszyscy, jak tutaj siedzimy, wierzę, że jesteśmy przekonani, że kiedyś spotkamy się z Bogiem i to właśnie przed Nim będziemy odpowiadać za całokształt naszego ziemskiego życia. W związku z tym nasze obecne życie prowadzimy niejako przed obliczem Bożym, będąc świadomi, że obecność Boża jest nieustannie z nami. Jeśli chodzi z kolei o ten aspekt odpowiedzialności jako ktoś, to warto zauważyć, że w takim normalnym, codziennym życiu zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności przypisujemy na przykład rodzicowi czy pracownikowi. Jeszcze inny przypisujemy rodzaj odpowiedzialności państwu albo nauczycielowi w szkole. Innymi słowy, istotne jest nie tylko to, przed kim jesteśmy odpowiedzialni, ale też w jakiej relacji znajdujemy się do osoby, przed którą jesteśmy odpowiedzialni. Przenosząc tę prawdę na grunt życia chrześcijańskiego, możemy powiedzieć, że to, w jaki sposób widzimy naszą tożsamość w Chrystusie, bardzo wpływa na nasze postrzeganie odpowiedzialności wobec Boga. W IV wieku jeden z ojców Kościoła Wschodniego, święty Bazylii z Cezarei, w dość oryginalny sposób wyróżnił trzy tożsamości, które zdarza się przyjmować chrześcijaninowi w relacji do Boga. Pierwszą taką tożsamością jest tożsamość niewolnika, drugą tożsamość najemnika, a trzecią tożsamość Bożego dziecka. Posłuchajmy, w jaki sposób ten autor charakteryzuje wszystkie te trzy tożsamości. Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą. Jesteśmy wtedy jako niewolnicy. Albo zachęca nas nagroda. Jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości tego, który rozkazuje. A wtedy jesteśmy jako dzieci. Jak mogliśmy usłyszeć, chrześcijanin może uważać się względem Boga albo za niewolnika, albo za najemnika, albo za jego dziecko, co będzie oczywiście różnie wyrażało się w motywacjach, które będą kierować nim w codziennym życiu.
Zacznę może trochę nie po kolei, a więc od wyjaśnienia tożsamości najemnika. Dlatego, że mam wrażenie, że w naszych baptystycznych zborach mamy, powiedzmy, najmniejszy problem z tą tożsamością. Wciąż na nowo słyszymy przecież, że nasze zbawienie pochodzi tylko z łaski, w związku z tym nie jesteśmy w stanie w ogóle zapracować na nie swoimi dobrymi uczynkami. Tymczasem mentalność najemnika doskonale opisuje ulubiony apostoł wielu z nas, a więc święty Paweł, który w 4 rozdziale listu do Rzymian przedstawia taką oto zasadę. Jeśli ktoś pracuje, to nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się należy. I nastawienie najemnika świetnie oddaje też inny tekst Słowa Bożego, a konkretnie Jezusowa przypowieść o robotnikach winnicy, którą spotykamy w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Najemnik uzgadnia z gospodarzem winnicy pewną stawkę za swój wysiłek. Zdaniem najemnika wynagrodzenie powinno być więc sprawiedliwe, to znaczy adekwatne do ilości wykonanej pracy i poświęconego jej czasu. Na pierwszy rzut oka takie spojrzenie wydaje się być, tak po ludzku patrząc, dobre, bardzo sensowne, uczciwe, ale niestety nie tak funkcjonują relacje między Stwórcą a stworzeniem. Przypomnijmy sobie treść całej przypowieści. Ci robotnicy, którzy pracowali więcej, kiedy tylko uświadomili sobie, że ci robotnicy, którzy pracowali znacznie krócej w winnicy, otrzymają takie samo wynagrodzenie od gospodarza, bardzo się oburzyli. I właśnie to jest cechą najemnika. Najemnik nie cierpi łaski, a zwłaszcza tego, kiedy łaską są obdarzani inni, a nie on sam. W związku z tym można powiedzieć, że postawa najemnika jest w gruncie rzeczy egoistyczna. I tutaj mam pytania do wszystkich zgromadzonych. Czy przyjmujesz względem Boga postawę najemnika? Czy ten opis, który przytoczyłem, opisuje twoje życie z Bogiem? Czy do odpowiedzialności wobec Boga motywuje cię przede wszystkim nagroda? A co czujesz, kiedy inni wierzący wokół ciebie wydają się być bardziej błogosławieni niż ty? Przejdźmy teraz do przedstawienia z kolei tożsamości niewolnika. Z mentalnością niewolnika, jak sądzę, mamy nieco większy problem. Duch niewolnictwa ma to do siebie, że jest nierozerwalnie związany ze strachem. I zaświadcza o tym znów apostoł Paweł, tym razem w 8 rozdziale listu do Rzymian, kiedy stwierdza: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu. Chrześcijanin o postawie niewolnika wprawdzie stara się przestrzegać Bożych przykazań, ale jego pojęcie odpowiedzialności wobec Pana jest cały czas przeniknięte strachem przed karą. I nie zawsze jest to strach przed karą wiecznego potępienia, ale często takie przekonanie, że jeśli coś mi się nie uda, jeśli potknę się, jeśli zrobię cokolwiek złego, to Bóg ukaże mnie w tym życiu albo zdarzy się coś złego moim bliskim. Niektórzy mają tego typu przeświadczenie albo przynajmniej obawy z tyłu głowy. Swoje doświadczenie tego, jak znajdował się kiedyś w niewoli prawa, święty Paweł opisuje w 7 rozdziale tego samego listu. Gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, doprowadziło do śmierci. Grzech skorzystał dzięki przykazaniu z okazji, zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił. Przykazania zostały ustanowione przez Boga dla nas, jako pewna miarodajna wskazówka w naszej ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca. I same w sobie są oczywiście dobre, ale jeśli jako ich niewolnicy będziemy szukać naszego życia właśnie w nich, a nie w Chrystusie, to staną się one dla nas zwyczajną udręką. W takim stanie odpowiedzialność przed Bogiem to ogromny ciężar, który tylko ciąży na naszej duszy i wyniszcza ją. Niewolnik w związku z tym widzi w sobie jedynie grzesznika, który zasługuje na grzech, karę i cierpienie ze strony wielkiego sędziego, a w związku z tym jest tak zaabsorbowany uniknięciem tej kary, że skupia się przede wszystkim na sobie. A w związku z tym tak naprawdę również pozostaje egoistą, dlatego że nie ma nawet czasu skupić się na swoich bliźnich, dlatego że cały czas myśli tylko o tym, aby nie zostać ukarany przez gniewnego Boga. I tutaj znów kieruję do was pytanie. Czy przyjmujesz
wobec Boga postawę niewolnika? I czy to poczucie odpowiedzialności względem Pana motywuje cię przede wszystkim groźba kary? Czy pośród starań o własną duszę jesteś w stanie dostrzec drugiego człowieka, który stoi tuż obok? Pora przejść do ostatniej z trzech tożsamości, a więc do tożsamości Bożego dziecka. Świadomość bycia synem lub córką Bożą jest czymś, co całkowicie zmienia nasze rozumienie odpowiedzialności. Dzięki niej wiemy, że odpowiadamy już nie tyle przed potężnym Stwórcą, ale przed kimś znacznie więcej, to znaczy przed naszym kochającym Ojcem. Czytamy o tym w 4 rozdziale Listu do Galatów. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. W tym ujęciu motywacją do posłuszeństwa Panu i spełniania Jego przykazań nie jest już nagroda czy kara, ale właśnie pewność Bożej miłości i ukochanie dobra dla samego dobra, dlatego że wiemy, iż nasz dobry Ojciec chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Powiem więcej, prawdziwe Boże dziecko nie musi już być egoistą, dlatego że porzuciwszy nastawienie poszukiwacza nagród albo uciekiniera przed karą, może w końcu odpocząć od samego siebie, a skupić się na swoich bliźnich i nie swoich, ale na ich potrzebach. Ale warto zauważyć, że to nie jest tak, że teraz ten status dziecka Bożego musimy starać się osiągnąć własnymi siłami, jak gdyby przejść przez te etapy, że najpierw jesteśmy niewolnikami, a potem jesteśmy najemnikami, a dopiero potem dziećmi Bożymi. Wręcz przeciwnie, status dziecka Bożego już jest twój w Chrystusie. Twoim zadaniem jest natomiast jedynie uświadomić sobie ten fakt i zacząć życie zgodne z tym faktem, w świetle tego faktu, tak aby podporządkować temu faktowi swoje rzeczywiste myślenie, odczuwanie i postępowanie. Dlatego właśnie apostoł Jan w pierwszym swoim liście oświadcza: zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i co pisze dalej? I jesteśmy nimi. W związku z tym mam do was pytania. Czy do poczucia odpowiedzialności wobec Pana motywuje cię Jego miłość, czy może coś innego? Czy twoi bliźni są w stanie dostrzec w twoim postępowaniu względem nich, że starasz się naśladować swojego ukochanego Ojca i odbijać w sobie Jego obraz? Czy naprawdę żyjesz zgodnie z tym zadaniem, które nam Bóg wyznaczył, a którym jest życie w tym świecie jako Jego dzieci? Scharakteryzowałem przed chwilą trzy postawy chrześcijanina względem Boga. Jak już mogliśmy usłyszeć, postawę niewolnika, postawę sługi i postawę dziecka. I odpowiadając na te wszystkie pytania, które zadałem, każdy z nas może siebie zdiagnozować niejako, badając swoje wnętrze, jak się sprawy mają. I mógłbym znów tutaj zapytać, podsumowując, która z tych postaw najbardziej i najdokładniej i najlepiej opisuje twój obecny stan duchowy i twoje obecne pojmowanie twojej odpowiedzialności względem Pana. Na koniec chciałbym podzielić się z wami krótkim, aczkolwiek błyskotliwym cytatem, który znalazłem w jednym z listów C.S. Lewisa, a więc autora słynnych opowieści z Narni. Posłuchajmy. Doskonały człowiek nigdy nie działa z poczucia obowiązku. Zawsze natomiast pragnie właściwej rzeczy bardziej niż niewłaściwej. Obowiązek jest tylko namiastką miłości do Boga i do innych ludzi, podobnie jak kula inwalidzka stanowi namiastkę nogi. Większość z nas potrzebuje kul, gdy coś nam dolega. Byłoby jednak głupotą używanie ich, gdy własne nogi, czyli nasze zamiłowania, odczucia, zwyczaje i tym podobne, pozwalają nam obyć się bez nich. Moi drodzy, w świetle tej myśli zachęcam zarówno siebie, jak i was, abyśmy nie byli w naszych sumieniach kalekami. W świadomości bycia dziećmi Bożymi porzućmy kule inwalidzkie w postaci poczucia obowiązku. Ukierunkujmy wszystkie nasze zamiłowania, odczucia i zwyczaje na naszego dobrego Ojca w niebie i Jego miłość względem nas, a wtedy zawsze będziemy chcieć tego, co właściwe w Jego,
a tym samym również w naszych oczach. Tego życzę nie tylko sobie, ale i wam. I pozwólcie, że zakończę moje krótkie rozważanie modlitwą. Powstańmy. Święty Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, że ze sprawą Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w którym nas usynowiłeś, nie musimy już dłużej postrzegać siebie jako niewolników czy najemników przed Twoim obliczem, ale że możemy naszą odpowiedzialność względem Ciebie wyrażać jako Twoje dzieci, jako ci, których ukochałeś przed założeniem świata i których chciałeś otoczyć tą samą chwałą, którą Twój Syn cieszy się od zawsze u Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, że zaprosiłeś nas do siebie na swoją niebiańską ucztę, abyśmy razem z Twoim Synem cieszyli się Twoją obecnością. I proszę Ciebie, Panie, aby ten duch synostwa przenikał, Panie, nasze dusze i abyśmy byli cały czas świadomi tego, że odpowiadamy przed Tobą nie jako niewolnicy, nie jako najemnicy, ale Twoje dzieci. I proszę, Panie, aby poprzez Twojego ducha ta motywacja Bożej miłości stanowiła dominującą motywację w naszym życiu, kiedy będziemy starać się przestrzegać Twoich przykazań zarówno w najbliższym tygodniu, jak i przez dalszą część naszego życia. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Wszelka władza.
Panie, teraz czas dalszego rozważania Słowa Twego. Spraw, Panie, aby moc Ducha Twojego Świętego w sposób szczególny dotykała każdego z nas. I dziękuję Ci za to, co już usłyszeliśmy. Proszę, abyś dalej mówił, Panie, i używał także i mnie w przekazie Słowa Twego. Amen. Zapraszam, usiądźmy. Serdecznie dziękuję, bracie Konradzie. Tak, to też myślę, że ważna inspiracja dla każdego z nas, abyśmy czytali różne materiały dotyczące kwestii związanych z wiarą, kwestii dotyczących postrzegania Boga także przez ojców Kościoła. Tam jest bardzo ciekawy materiał, tak więc myślę, że warto i dziękuję za to przypomnienie i za to, myślę, że bardzo ciekawe wskazanie tego, jak powinno wyglądać nasza relacja jako dzieci Bożych. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Moi drodzy, tak jak brat tutaj powiedział, chcemy dzisiaj mówić o wolności, ale będę o tej wolności mówił zupełnie w takiej innej tonacji, nie tonacji wolności takiej patetycznej, jak to może ostatnio w piątek mieliśmy możliwość oglądania w różnych miejscach, widząc nie wiem, flagi, widząc różne uroczystości, które wskazywały na to, że naród polski cieszy się z odzyskania niepodległości po 123 latach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą cała Europa jest w sposób szczególny tym świętem dotknięta, że tak to określę, ze względu między innymi na to, że to właśnie chyba jedno z największych świąt także w tych krajach anglosaskich i nie tylko, związanych z zakończeniem I wojny światowej, podczas której trauma, którą doświadczyli ówcześni, przełożyła się potem na liczne pokolenia i to kultywowanie tej pamięci ciągle jest w umysłach wielu ludzi właśnie po to, aby przypomnieć, co może człowiek zrobić człowiekowi i jak często wolność musi być okupiona bardzo dużą ofiarą tych, którzy musieli zginąć, aby, nie wiem, mrzonki rodzin, które w sumie się bardzo dobrze znały, zaspokoić, tak to określę. Tak tylko dodam, że właśnie ten czas, o którym przed chwilą wspomniałem, czas I wojny światowej i po nim, to taki troszeczkę dziwny czas, gdyż gdybyśmy spojrzeli na kwestię historyczną związaną w ogóle z genezją po wybuchu konfliktu I wojny światowej, to moglibyśmy zadać sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że pokłóciły się dwory europejskie, które de facto, albo w których de facto, jedni z drugimi byli spokrewnieni. Bo zarówno ta grupa cesarzy, która wcześniej, że tak powiem, dominowała w Europie Środkowej, to praktycznie no, to było rodzeństwo. To byli bardzo blisko siebie będący kuzyni. A jednak doszło do tak wielkiego zniszczenia i doprowadziło to do tego, że praktycznie ta trauma europejska wynikająca ze straty tak wielu ludzi odbijała się bardzo mocno w historii ludzkości w XX wieku przez cały czas, a właśnie takim zwieńczeniem I wojny światowej albo dokończeniem I wojny światowej, jak już tu kiedyś mówiłem, była II wojna światowa. Po czym była II wojna światowa? Dokończeniem I, moi drodzy, niczym innym, bo wynikała z I. Dlatego tak może mocno wszyscy akcentują właśnie kwestie wolnościowe związane z okresem czasu I wojny światowej i tym symbolicznym odzyskaniem wolności 11 listopada 1918 roku. To tak tytułem wstępu do tego, co się działo w ostatnim czasie. A ja dziś będę chciał Was zaprosić do fragmentu Słowa Bożego, które będzie mówiło o takim swego rodzaju okresie stabilizacji wolności, która nastąpiła w Królestwie Izraelskim za czasów panowania Dawida. Mówiąc tak kolokwialnie, Dawid miał podgórkę przez całe swoje życie. Nie był to człowiek, który żył sobie w sposób bezpieczny, spokojny, bez wrogów, aczkolwiek wyciągnięty ze specyficznego miejsca, w którym przebywał i naznaczony na króla w Izraelu przez odrzucenie pierwszego z królów. Człowiek ten jednak nie miał spokoju i praktycznie, jak mówi Pismo Święte, jego ręce były ubrudzone krwią. On cały czas walczył. On cały czas walczył. On cały czas walczył o siebie, byśmy powiedzieli, i o naród. Naród, może za dużo powiedziane. O tych 12 plemion, nad którymi stał. Plemion izraelskich. I kiedy następuje taki okres w jego życiu stabilizacji, czytamy o tym w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, wierszu 1. Dawid wpadł na pewien pomysł. Pomysł ze wszechmiar bardzo ciekawy i w dużej mierze miał on oddawać chwałę Bogu, jednak niekoniecznie w tej wolności, która została mu dana, został ten pomysł zaakceptowany przez Twórcę.
Myślę, że wielu z was wie, o czym będę chciał mówić. A więc druga księga Samuela, 7 rozdział, wiersz 1. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okoliczności, nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana, proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści: idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Ciekawe, w ogóle ciekawa historia, w której, tak jak powiedziałem, dobre nastawienie, wdzięczność, która jest w sercu Dawida za chwilę wytchnienia, wdzięczność, która ma się wyrazić w tym, że będzie coś chciał zrobić bezpośrednio dla Boga, zostaje w jakiś sposób zatrzymana, tak dosyć konkretnie, zatrzymana przez pytanie, które jest skierowane do niego: czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Tak przełóżmy to na nasze jakieś decyzje, jakieś plany, które mamy. Często chcemy coś zrobić w swoim życiu, gdzieś się udać, nie wiem, wybrać szkołę, współmałżonka, zdecydować o jakiejś budowie domu, mieszkania, mieszkanie kupić, coś w tym stylu zrobić. I człowiek staje przed Bogiem w modlitwie, jak wielu z nas czyni, jest to oczywiście dobre, i szuka odpowiedzi od Boga, pyta Boga, często nie słysząc odpowiedzi. Kierujemy się jakimś przekonaniem, kierujemy się przeświadczeniem, że to jest dobre. A jednak czasami bywa tak, że Pan Bóg niweczy nasze plany i kieruje nas zupełnie w inne miejsce. I wtedy mówimy: no Boże, no w wolności stoję przed Tobą, proszę Cię o pomoc od Ciebie, a Ty, no właśnie, a Ty mówisz do mnie słowami, które zostały powiedziane do Dawida. Czy Ty miałbyś, i tutaj powiem już z naszego punktu widzenia, to zrobić, udać się tam, przyjąć to? To jest trudne i nie czasami człowiekowi jest trudno pogodzić się z tym, że Pan Bóg, byśmy powiedzieli, ogranicza naszą wolność. Ogranicza nasze chcenie. A przecież mówi, że mamy robić, czy też mamy czynić, co jest zgodne z tym i co stanowi o naszej, no, tożsamości, o której też tutaj brat dzisiaj wspominał. O naszej wolności, że mamy się tym kierować, mamy w tym być. A jednak Pan Bóg jak gdyby ograniczał nas w tym wszystkim. I ograniczył Dawida. Ograniczył Dawida w sposób szczególny, który chciał, przecież jak powiedziałem, zbudować mu świątynię. Jak to jest, że Bóg właśnie w ten sposób działa? Jak to jest, że czasami nie potrafimy pojąć do końca tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje? Więcej, Bóg mówi, że woli mieszkać w namiocie. To wynika z dalszego czytania fragmentu, który byśmy mogli, możemy uczynić w naszych domach. Nie chce mieszkać w budynku, nawet najlepiej przygotowanym. Woli mieszkać w namiocie, nie w budynku z kamienia i z drewna. Dlaczego tak jest? Jedyne, co przychodzi mi do głowy w tym momencie, jeszcze nie tylko w tym momencie, ale w takich sytuacjach, kiedy w nich staję, to świadomość bardzo prosta, że moje postrzeganie świata, moje postrzeganie wolności, odpowiedzialności, wielu innych spraw, jest bardzo często ograniczone przez mój subiektywizm i moje patrzenie na życie, które jest zdeterminowane różnymi przypadłościami, które na to życie wchodziły. Doprowadziły do tego, że jestem tak, a nie inaczej ukształtowany. Mam takie, a nie inne pragnienia. I to powoduje, że nie potrafię ogarnąć, zrozumieć wielkości i mądrości Bożej, która w tym wszystkim jest wokół mnie. I kiedy Bóg robi coś nie tak, jak ja myślę, w tym momencie zaczynam pytać dlaczego.
Zaczynam zastanawiać się, czy Pan Bóg mnie opuścił? Ale właśnie czytając ten fragment, widzimy bardzo dobrą postawę człowieka, który będąc na szczycie swojego tego doczesnego życia, na szczycie jakiejś tam potęgi. Moi drodzy, żeby było jasno, czasami te środowiska ewangelikalne zbyt mocno gloryfikują potęgę Izraela w tamtym czasie. Moi drodzy, owszem, miało państwo Izrael, jeżeli można mówić w ogóle o państwowości, ale miały te plemiona jakąś swoją tożsamość, ale moi drodzy, one zawsze były między wschodem i zachodem. Tak jak Polska. Tam zawsze był Egipt na zachodzie i na wschodzie Babilon, tudzież Asyria. Tam nigdy nie było takiej, wiecie, potęgi, jeśli chodzi o Izrael. No ale jakaś tam wolność faktycznie była jego udziałem. Pan Bóg jednak, kierując te słowa do Dawida przez proroka, ogranicza go. A ten człowiek, czyli Dawid, wielki król, ówczesny król, który, tak jak powiedziałem, doprowadza do jakiejś stabilizacji te plemiona, które, że tak powiem, wkroczyły w tą ziemię obiecaną, potrafi się ugiąć. Potrafi się ugiąć i potrafi w sposób bardzo pokorny odpowiedzieć Panu takie słowa. A więc 18 wiersz. Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie? Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Moi drodzy, to jest bardzo krótkie zdanie, a właściwie zapytanie kierowane do Boga, zdanie w formie zapytania do Boga, pokazujące mądrość tego człowieka. Prostotę zarazem, wielkość, wolność i mądrość tego człowieka. Proste zdanie, które brzmi: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? W tym zdaniu wyraża się wdzięczność, moi drodzy, Bogu. Zrozumienie, że wszystko, co mam, mam od Niego. I tylko od Niego, czyli od Boga. Boga w niebie. Tak jak powiedziałem, Dawid chciał zbudować świątynię Bogu, ale to jego syn Salomon otrzymał ten przywilej. I tu trzeba znowu powiedzieć o swego rodzaju trudnym do zrozumienia procesie, który nastąpił. Kim był Salomon? Czyim był synem? Kto z was pamięta? Był synem Betrzeby. Czyli można je powiedzieć synem ze związku ze wszechmiar niekomfortowego, wręcz amoralnego, byśmy powiedzieli, w którym był wątek zabójstwa. Nie rozumiem działania Bożego, ale właśnie takiego Bóg wybiera człowieka. I ten zostaje w tym wszystkim jeszcze tak ubłogosławiony, mowa o Salomonie, że to on buduje świątynię, a nie Dawid, który był, jak czytamy w Piśmie Świętym, według serca Bożego. Boże działanie i uwaga, co teraz powiem, Boża wolność w wyborze jest wolnością prawdziwą. Moja wolność jest wolnością nabytą i często ta wolność jest zdeterminowana przez okoliczności. A w przypadku Boga, kto go determinuje? Kimże ja jestem, żeby móc z nim rozmawiać o czymkolwiek? A więc idąc dalej tym tokiem myślenia, możemy dojść do takiego momentu, że Dawid jest swego rodzaju symbolem Chrystusa w cierpieniu, tak bym to określił, to jeden z cytatów z książki, i zwycięstwa nad wrogiem. Ale Salomon jest kim? Jest pokazaniem chwały Bożej po jakichś takich walkach i trudnościach i jest tym obrazem prawdziwego króla, który staje się swego rodzaju kamieniem węgielnej nowej budowli. Boży wybór. Boża wolność, Boże decydowanie. Bóg mówi: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. To 14 wiersz. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich.
lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. Tekst, moi drodzy, bardzo trudny, chociaż wydaje się bardzo błogosławiony. Bo mówi o czym? Mówi o tym, że Dawid będzie miał swego rodzaju błogosławieństwo Boże, niezależnie co zrobi, zostanie łaska nad nim, Boże dotknięcie i nie będzie to takie, nawet jeżeli będzie Dawid ukarany, dotknięcie odsunięciem, jakiego doświadczył Saul. Boży wybór. A może właśnie to, o czym dziś słyszeliśmy. Przygarnięcie przez Boga nas jako dzieci Bożych. Po czym różni się Dawid od Saula? Dawid, myślę, potrafił powiedzieć albo stanąć przed Bogiem jako jego sługa i uznać jego wielkość, jego sprawiedliwość. Uznać Bożą wolność, jeżeli można w tych kategoriach o tym mówić. Cały ten fragment, który tutaj czytamy w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale, ma jeszcze jedno, myślę, że bardzo istotne takie dla nas, nie wiem, istotną naukę. Mianowicie nauka ta mówi o tym, że suwerenność Boża, która wyraża się w jego wolności decydowania, spowodowała to, że ten, który umiłował świat, wysyła Jezusa Chrystusa do nas. I tak jak czytamy, słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Dokładnie tłumacząc ten fragment, niektórzy w niektórych tłumaczeniach już to przedstawiają, a mianowicie nie tyle, że zamieszkało pośród nas, ale rozbiło namiot pośród nas. Czyli Jezus jak gdyby w tym swoim przyjściu tutaj jest pośród nas, nie oddzielony murem, ale czymś, co jest nietrwałe, jest pośród nas. I to myślę, że oddaje bardzo ciekawie, można bardzo ciekawie spojrzeć na ten fragment z tej perspektywy. A więc Jezus jest pośród nas. I tak jak czytamy w tym fragmencie Samuela, Bóg nie chce świątyni wybudowanej z kamienia i z cedrowych drzew, ale chce być pośród nas. I to realizuje się właśnie w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który mówi o sobie bardzo proste słowa, że lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by skłonić swoją głowę. Piękne słowa. Dlaczego nie ma miejsca? Bo jest pośród nas. Bo jest pośród nas. I myślę, że Dawid to zrozumiał, że Bóg niekoniecznie potrzebuje, nie wiem, domu wybudowanego z jakiegoś kosztownego materiału. Dawid zrozumiał, że Bóg chce być z nim. Chce być przy nim. Chce być w nim. I wtedy dopiero człowiek może czuć się prawdziwie wolnym. Może odczuć wolność od czegoś ku czemuś. Wolność od tego, co doczesne i przemijające, ku czemuś, co jest wieczne, albo ku Bogu, który jest wieczny, i daje człowiekowi prawdziwe wyzwolenie. Moi drodzy, mury ograniczają. Rysują przestrzeń, która jest zamknięta. Bóg, który przychodzi, burzy ten mur. Rozszerza perspektywę. Pokazuje więcej. Jest w tobie i tylko w tobie. Jest pośród nas. A więc patrząc na życie Jezusa, co widzimy? Że Jezus de facto był osobą bezdomną. Nawet z perspektywy Nowego Testamentu widzimy bardzo charakterystyczną sprawę. Mówi się, że pochodził z Nazaretu, ale de facto cały czas mieszkał w Kafarnaum u Piotra. Tak kątem byśmy powiedzieli. No. Niesamowita sprawa, ale tak jest. On nie miał czegoś, co stanowiłoby o jego domu. On tego nie miał. Dlatego, że on chciał być z nami, blisko nas, we wszystkim, koło nas. Człowiek buduje dom. Próbuje zbudować dom rodzinny. I myślę, że młodzi, ale także i starsi mają w tym jakieś już doświadczenie. Przez dom bardzo często rozumie się
taki stereotyp myślowy, który mówi tak, wybudujemy dom lub też kupimy mieszkanie, zapożyczymy się i uwijemy takie swoje siedlisko, w którym będziemy bardzo blisko siebie. No i budujemy, no i kupujemy. I teoretycznie jesteśmy. Nawet mamy to dobrze wyposażone, to miejsce dobrze wyposażone. Ale moi drodzy, to nadal i ciągle nie jest dom. To nie jest dom. Tam nie ma wolności. Dom rozpoczyna się kiedy? W którym momencie? Kiedy jest budowana przede wszystkim między tymi, którzy są w tym domu, co? Relacja. To jest dom. I tą relację miał Dawid. I on to zrozumiał. Pan Bóg mu powiedział, ja nie potrzebuję twojego domu, który ty mi zbudujesz. Ja potrzebuję ciebie. Takim, jakim jesteś. I to jest istota, to jest to klucz wszystkiego, co dotyczy każdego z nas. Bo Pan Bóg chce być przy tobie i w tobie. To Jezus, nie wiem, opluty był z oplutymi. No paradoks, ale tak było. To Jezus, który został odrzucony, był z tymi, którzy go odrzucili. Bo on był i jest pośród nas. On jest i był pośród nas. Dobrze jest mieć dom, taki jak na przykład my tutaj mamy jako społeczność ludzi wierzących. Bo możemy się spotkać. Ale moi drodzy, ten mur nie będzie znaczył niczego, dopóki nie będzie relacji między nami. Między tobą i mną, między tobą a Bogiem. On będzie niczym. Absolutnie niczym. Chociaż będzie może nawet i pięknie wyglądał. I nawet może będzie miał piękny śpiew. I tak dalej, i tak dalej. Relacja. To jest istota. Istota prawdziwej wolności człowieka. Bo człowiek, który jest ku Bogu, z Bogiem, tą wolność otrzymuje. Dlaczego tą wolność otrzymuje? I czy ona się wyraża? Ona wyraża się przede wszystkim w tym, że jesteś blisko tego, który jest blisko ciebie. I to nie jest definicja z logiki to samo przez to samo, ale jest czymś oczywistym. On jest blisko ciebie, a ty przez to możesz być blisko z nim. Bardzo blisko z nim. I wtedy dopiero człowiek może być wolny. Powie, komu zawierzył i na kim buduje. Na kim buduje swoje życie. Nigdy nie wybudujesz na swoich teoriach, na swoich pragnieniach. Dawid miał ten przywilej, że przyszedł do niego prorok i mu powiedział, słuchaj, no fajnie, że chcesz wybudować, tak to sparafrazuję, ale ja chcę inaczej. My czasami tak, nie mamy takiego proroka, który do nas przychodzi, ale mamy Pismo Święte i tam ewentualnie możemy zobaczyć, co jest istotne, jeżeli chcemy, bo to też nie jest zawsze takie oczywiste. Ktoś musiał przyjąć w sposób pokorny głos Boga i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Tym kimś był Dawid. Tym kimś możesz być ty. I Dawid na koniec mówi, zechciej więc pobłogosławić dom sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą, to wiersz 29, bo ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki. O co prosi Dawid? Znowu w swojej mądrości, która została mu dana od Boga, prosi o bardzo prostą sprawę, o błogosławieństwo dla domu. On nie pyta, kto wybuduje, on nie pyta, czy w ogóle ktoś wybuduje, on tylko prosi o jedną rzecz, o błogosławieństwo dla domu. Jakiego domu? Nie materialnego, ale duchowego. Czym jest Kościół? Kościół to zbiór ludzi wywołanych ze świata, którzy mają relacje z sobą, a przede wszystkim z Bogiem. Czym jest dom rodzinny? Nie pięknym mieszkaniem i domem, lecz miejscem, w którym jest relacja dwojga ludzi będących ze sobą i dzieci, które są z nimi, dopóty są. Tym jest dom.
Tym jest miejsce, gdzie można być razem ze sobą w Bogu. I to zrozumiał Dawid. I przestał dyskutować z Bogiem. Tylko prosił o jedno. Panie, pobłogosław. I Pan Bóg pobłogosławił. I dziś mogę powiedzieć z perspektywy czasu, czytając historię tego człowieka, króla w Izraelu, że ten człowiek był prawdziwie wolnym człowiekiem. Wolnym w Bogu. Bo tylko w Nim można być prawdziwie wolnym. Prawdziwie wolnym. Amen. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Światłem, pieśnią mą, On fundamentem, skałą mą, On mnie prowadzi w dzień i w noc, jak wielka moc w miłości tej, co daje pokój duszy mej, pociesza mnie i wszystkim mnie. Bożej miłości dziś żyć chcę. Co daje pokój duszy mej, pociesza mnie i wszystkim jest. W Bożej miłości dziś żyć chcę. Człowiekiem stał się Chrystus Pan, niewinnym dzieckiem Bóg się stał, miłości sprawiedliwej dar, wzgardzony Boży Syn nam dał. Na krzyżu tym, gdzie Jezus zmarł, by
każdy grzech na siebie wziął, w śmierci Chrystusa życie ma. Ja teraz poproszę, tak już troszeczkę wybiegając w przyszłość, o pewien slajd mówiący o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Moi drodzy, ja wiem, że może daleko, ale już zaczynamy o tym myśleć. Czy jest to możliwe? A propos pierników. O właśnie. Moi drodzy, a więc zrodziło się w głowach dwóch kobiet z naszego zboru to, aby przygotować coś, co będzie związane z najbliższymi świętami, a że trzeba to przygotować wcześniej. W związku z tym jest informacja dotycząca właśnie tego, że 26 listopada, czyli w sobotę, i tutaj dodamy, że jest napisane już, godzina 10, w sali przy kuchni odbędzie się właśnie takie spotkanie. Kto pragnie być w to zaangażowany i właśnie, że tak powiem, no, mieć taką wspólnotę, jest zaproszony, to będzie potem w okresie świątecznym przekazywane w różne miejsca. Więc trzeba tego zrobić bardzo dużo, moi drodzy. Siostra Michlińska tutaj, wiem, że będzie koordynować tą sprawę, tak więc uśmiecha się do mnie, więc idziemy w tym kierunku. I jeżeli ktoś pragnie być w tym, to serdecznie zapraszam. A tak tytułem tylko, że tak powiem, przekazania już informacji na zaś. Chcę powiedzieć, że grudzień jest dosyć obfity i chcemy wrócić w grudniu też do tej naszej jeszcze przedpandemicznej tradycji spotkania wszystkich naszych zborów, a więc zboru rosyjskojęzycznego, a właściwie ukraińskiego, zboru mówiącego w języku chińskim, wietnamskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wielu jeszcze innych grup, które są wokół nas. I chcemy mieć wspólny czas kolędowania. I już dziś wam chcę powiedzieć, żebyście zapisali w swoich kalendarzach, że planujemy ten czas na sobotę 17 grudnia o godzinie 17. Mówiąc o tym, mówię dlatego, żebyśmy już dziś może zaprosili swoich znajomych i bliskich, bo jednak trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Będziemy ze sobą razem. No, mojej grupy to jest dosyć duża grupa, ponad 1000 ludzi, moi drodzy, aż to się nie chce wierzyć, ale gdybyśmy tak wszystkich, oczywiście tutaj się nie zmieścimy w tej grupie, ale myślę, że będzie to możliwość, będzie taka możliwość, abyśmy mogli być razem. Tak, i to między innymi też będzie w jakiś sposób takim naszym małym prezentem w ten czas. Tak więc proszę o zapisanie i proszę o pamiętanie i o modlitwę właśnie w tej sprawie. Moi drodzy, nasze nabożeństwo powoli dobiega końca. Za chwilę zapraszam was wszystkich do ostatniej pieśni, a także do tego, abyśmy udali się do kawiarenki. Tam będziemy mieli dalszą część naszej społeczności przy stołach. Jest otwarta. Serdecznie was wszystkich do tego miejsca zapraszam. Tak, a więc ostatnia pieśń, w czasie której zbierzemy dobrowolną ofiarę na potrzeby zboru. Moi drodzy, jest ten fragment, który zawsze czytam, błogosławieństwa aranowego, a więc pozwólcie, że i teraz to uczynię. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da, powiedzmy razem, pokój. Amen. Moi drodzy, zbierzemy dobrowolną ofiarę. Może powstańmy do tej ostatniej pieśni. Święty jest nasz Pan, Wszechmogący.
Panie Boże, dziękujemy. Dziękuję Ci za ofiarodawców, za ten dzień. Błogosław nasz Kościół. Panie Boże, błogosław przyszły tydzień. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.